Siemaneczko, moi drodzy. Dzisiaj PZW. Dokładnie kanał śledziowy. Mogliście już go u mnie oglądać na poprzednim roku, jak byłem na zawodach tutaj na spławiku. Postanowiłem dzisiaj sobie przyjechać, tak naprawdę sprawdzić tą wodę, jak ona zachowuje się wiosną. Jeszcze wiosną tutaj nigdy nie łowiłem. Nieraz poczynałem, nigdy też. Jeżeli chodzi o fedra klasycznego na tej wodzie. Więc mam nadzieję, że coś się pokaże. Dzisiaj będzie test zanęty, miał być też dzisiaj test wędki. Lecz niestety dałem plamę, nie zwróciłem uwagi, że wędka przyjdzie dopiero w poniedziałek. Zamówiłem ją zbyt późno. Plan na dzisiaj jest taki. Prawa wędka, jak możecie zauważyć, jest to Ryobi Amazon 3,30 albo 3,60. Teraz nie pamiętam dokładnie długości tej wędki, ale chyba 3,60. 3,30, 3,60, 180 gram maksymalnego wyrzutu. I ona jest dzisiaj zrobiona na metod Federa, ponieważ chcę sprawdzić tą wodę, koszyk 30, więc myślę, że coś może uda się tutaj wyciągnąć. Lewa strona to jest klasycznie Okuma Custom Black Feder, 80 gram wyrzutu, 2,70 długa, tak więc myślę, że coś się uda dzisiaj wyciągnąć. Stanowisko, tak jak widzicie, nie chcę z kamerą zbytnio schodzić na dół, chociaż będę za chwilę musiał i tak wziąć prawą wędkę i ją trochę przerzucić bardziej w prawą stronę i myślę, że bliżej środka. I co? Zaczynamy zabawę. Pogoda dosyć pochmurna, dlatego też przygotowany mam w razie czego parasol, jak wstałem. O godzinie 4 planowałem to być o godzinie 5, lecz tak jak o godzinie 4 wstałem, widziałem, że deszcz pada. Czekałem, aż się pogoda ustabilizuje, jak przestanie padać, mówię, jeżeli przestanie padać, to wyruszam, jeżeli nie, no to zostaję w domu, ale tak jak widzicie, udało się wyruszyć nad wodę. I co? Dobra, schodzimy na dół. Mam nadzieję, że się nie wywalę. Już dzisiaj trzeci raz. Bo to by była porażka. Jak widzicie, było to straszne i to cholernie. Ale dobra, damy sobie jakoś radę. Na chwilę obecną tak jak przygotowywałem sobie koszyk pod klasyka, po prostu w pierwszej kolejności sobie przygotowałem zestaw do metody, bo jest to najszybsze, żeby to rozłożyć. Jeżeli chodzi o metodę, celuję głównie w leszcze, bo wiem, że są tu leszcze sporych rozmiarów. Jeszcze kuleczki mi się wysypały, ale dobra, kochani. Miałem lekkie puknięcia na klasyka. Tutaj możecie zobaczyć, to jest właśnie ta domowa zanęta, którą widzieliście też na szorcie. O Jezu, jeszcze haczyk w sznurówkę się wbił. Uwielbiam to, przepraszam Was za ten widok. No chodź. Dobra. Koszyk 10 gram. Mówię, miałem lekkie, delikatne puknięcia. Myślałem, że coś drobnego może wzięło, ale jednak nie. (Śmiech)
Jest to też dosyć, to jest dosyć płytka woda. Miejscami tak naprawdę do 2 metrów. Maksymalnie chyba, z tego co pamiętam, jest wysoki stan wody, sięga do 3-4, chyba maksymalna głębokość tej wody. Ogólnie plan był taki, miałem jeszcze plan B przygotowany na dzisiaj, że jeżeli okazałoby się, że odbywają się tutaj zawody, a często są tutaj właśnie rozgrywane zawody, zostałaby mi jeszcze Marszwa Wisła w tej okolicy, ale postanowiłem, że zostawię ją sobie na inny dzień. Bo Martwa Wisła też jest dosyć specyficzną wodą. A tam bym chciał jechać typowo właśnie już z nową wędką. Nie będę mówił, co to jest za wędka. Zobaczycie ją na filmie. Ładne puknięcie było na lewej wędce, prawa cały czas stoi sztywno. Ale zobaczymy, jak to będzie się działo dzisiaj. Na haczyku jest jeden robaczek. O. Delikatne puknięcia. Mówię, wiem, że to są ładne płocie. Karasie oraz leszcze. Ale jeszcze nigdy jakoś zbyt dużego leszcza ani płoci nie udało mi się tutaj wyciągnąć. Mam wzięte jeszcze ze sobą większe trochę haczyki. W razie czego to sobie po prostu zrobię większy przypon na większą ilość robaków, ale na chwilę obecną mam Dreamana, haczyk numer 18 założony. Dziubię, dziubię, ale mocniej, żeby wziąć, pociągnąć, nie chcę. No to nic, my sobie z tym poradzimy. Metodą prób i błędów. Mówię, zachowania są tutaj dosyć specyficzne. Ta ryba tutaj lubi być. Za chwilę tej ryby nie ma. Ta woda jest dosyć marudna. Zbyt dużo zanęty. Ryba ucieka. Więc nie ma tutaj tak naprawdę sensu zbyt dużo przerzucać, jeżeli chodzi o metod Federa. Jeżeli chodzi o tą zanętę domową, tutaj mam większy popis, bo to jest praktycznie chleb tostowy, biszkopt plus zmielone w moździerzu ziarna. Jezu, teraz zapomniałem. Jakie to były ziarna? Anyżu, o. Proporcje to jest tak naprawdę 1 do 1, jeżeli chodzi o biszkopt, a chleb tostowy. Możecie praktycznie użyć każdego chleba tostowego, możecie użyć pełnoziarnistego, możecie użyć chleba tostowego, maślanego czy pszennego. Bierzecie chleb, tak jak widzieliście, bierzecie chleb sito, wędkarskie, czy obojętnie jakie w domu macie. Ważne,
jeżeli chcecie z większą gradacją, no to większe oczka, jeżeli z mniejszą, no to mniejsze oczka. Wszystko zależy od was, tak samo biszkopty bierzecie, przecieracie przez sito, czy kruszycie tak jak ja. Najpierw skruszyłem te biszkopty, wtedy je lekko przetarłem przez to sito, by była i większa i mniejsza gradacja. I wtedy do moździerza wsypałem chyba bodajże dwie łyżki anyżu. Wszystko to wziąłem, zmiażdżyłem, dodałem do tego, wymieszałem i nic więcej. Można do tego dodać ziemi, jeżeli byśmy chcieli łowić na spławik. Wtedy też wychodzą nam fajne z tego kule. Tak naprawdę nie trzeba, jeżeli łowimy na klasyka, nie trzeba tej mieszanki domaczać ani dawać dużo wody, wystarczy ją zamknąć szczelnie. Ważne, żeby ten chleb był miękki, tak samo jak i biszkopty. Wziąć na ręce trochę wody, skropić ją i tak naprawdę to wszystko. A przy dzisiejszej pogodzie to już tak naprawdę samo wszystko się lepi. I co? Sprawdźmy tą wędkę. A może coś siedzi? Ale nie czuję, jakby ryba siedziała. Że faktycznie wezmę, założę inny przypon, ale dam temu przyponowi jeszcze szansę. Chodź tutaj. Mówię, tu mam haczyk 8, numer 18. O, tak jak widzicie, on jest dosyć. Oj, spadł mi. Jest dosyć mały. Nie przepadam za łowić na tego typu właśnie haczyki. Ale cóż, dobra. Jakby było jakieś branie, jeżeli coś by się działo, ja się włączam, tak więc do usłyszenia. Ja przerzucam zestaw. Postaram się rzucić w to samo miejsce i widzimy się za jakiś czas. I ja sobie związałem przypon na nowo. Znaczy na nowo. I po prostu na jedny hak. Wędki były cały czas w wodzie. Widziałem, że są jakieś brania. Poprawię was sobie tylko. Zerwał się dosyć silny wiatr. Mam nadzieję, że zaraz przestanie. Wiedziałem, że ma zacząć wiać koło godziny 8, ale tak ma wiać tylko przez chwilę tak naprawdę. Co to jest, jakaś żółka? Więc jakoś nie mam obaw co do wiatru, bo wiem, że jest tylko chwilowe. Powiem wam, zanęta na chwilę obecną się sprawdza, wabi ryby, ale jakoś tak zbytnio te ryby nie chcą ze mną współpracować. Widzę tam jakieś puknięcia, jakieś delikatne brania, ale nic tak zbytnio, żebym mógł zaciąć w tym sensie. Podejrzewam, że mogą być to jakieś obcierki bądź coś w tym stylu. Prawa wędka cały czas cicho, nic tam się nie dzieje. Jeżeli miałbym się na czymś. Znaczy tak, inaczej. Czego mógłbym się dzisiaj spodziewać? Tego, że małych, delikatnych brań będzie pełno. Prawdopodobnie nie uda nam się nic wyciągnąć z wody, bo jest to zimna woda. Ryba jest, nie chce współpracować,
A jak chcesz współpracować, to nie ma pogody. I to jest tak zawsze. Jeszcze chwilę posiedzę tak naprawdę na tym haczyku numer 18. Później zejdę sobie na 14. Zobaczę, jak to tam wszystko będzie wyglądało. I jak długo jeszcze będziemy siedzieć. Plan jest taki, że do godziny 12 będziemy tutaj siedzieć. Na chwilę obecną jest, tak jak mówię, godzina 8. Tak jak spodziewałem się, że będzie miało wiać, bo patrzyłem na pogodę wcześniej, tak więc wiedziałem, że ma wiać, ale z tym to mi tam zbytnio nie przeszkadza w łowieniu. I co? Nic, walczymy, zobaczymy, czy uda się coś wyciągnąć. Mam nadzieję, że tak, byłoby fajnie. I zobaczymy jeszcze, jak ta pogoda dzisiaj się unormuje. Bo nie wiało, było fajnie, przyjemnie. A teraz zaczęło troszkę wiać. O, jakieś mocniejsze puknięcie. Jak mówię, to no jest właśnie ten urok tej wody. Jedno mocniejsze puknięcie i cisza. Jakby to była obcierka, jakby chciał, a nie mógł. Na chwilę obecną też przypomnę, mam 75-80 cm. Zacząłem łowić na metrowym. Teraz jak założę haczyk numer 14, zejdę na długość 30 cm. Zobaczę, czy coś to pomoże. Dwa białe robaczki, przynęta, zanęta, właśnie ten miks. No i tak naprawdę to wsio. Dobra. Było mocniejsze branie, ale chyba pusto, tak jak myślałem, pusto. A nie, mamy. Jest płoć. Jest płotka. Nawet ładna, wam powiem. Mała, bo mała, ale jest. Do wody. Czyli pierwsza ryba jest. Ale to nie są te ryby, które. Znaczy, te ryby, ta wielkość ryb, które ja bym chciał by celować. Chciałbym troszkę większe. Żeby te ryby były. Dwa białe robaczki. Jeżeli chodzi o kumę, wziąłem ją dlatego, że tutaj mam szczytówkę jedną muciową. No, 1100 OZ-a. Tylko dlatego ją wziąłem, bo
Nie widziałbym brań. Na innych wędkach, raczej brań delikatnych, tak jak teraz. A wędka, którą zamówiłem, ma szczytówkę 0,5 OZ-a. I to jest już naprawdę, naprawdę fajny sofcik. Albo lajcik już. Więc zobaczymy, jak ta wędka będzie się spisywała. Prawdopodobnie tą wędkę, która przyjdzie, będę używał na zawodach na kanale Elbląskim. Dwudziestego ósmego właśnie tam jadę, więc zobaczę, jak ta wędka będzie się sprawowała. Będzie to jej tak naprawdę egzamin. I co? Ja czekam na kolejne brania. Idę sobie coś tu zjeść, bo głodny jestem. I co? Czekam na brania, zobaczymy, czy coś jeszcze weźmie. Jak coś, to po prostu będę się włączał. Tak więc. Co? Widzimy się. O, mamy coś większego, kochani. No i mamy. Ładną rybkę. Już druga. Nie rzucaj się. Czyli przynęta się sprawdza. O. Podbierak też się przydał. Zmieniłem haczyk na czternastkę. Zmniejszyłem przypon do 30 cm. I widać efekty. Rzuciłem w to samo miejsce, co miałem wtedy tą płoć mniejszą. Haczyk bez zadziora, bo tylko takie mam wzięte. I trzy robaczki, więc nie jest źle. Czyli jak na razie dwie rybki. Co prawda liczę tutaj na jakieś ładne leszcze, bo wiem, że są. A chcę tą zanętę sobie wziąć na zawody właśnie federowe 28. Raczej wziąć. Chcę sobie ją też zrobić. To jest ta tania zanęta, która się sprawdza, jak widzę, bo wabi ryby. Długo jej nie używałem. Nie używałem, nie robiłem jej tak naprawdę przez bardzo długo, bo na tą zanętę łowiłem w dzieciństwie.
Ale zamiast chleba tostowego używają zwykłego chleba. I właśnie ładne płocie i resztę na nie wyciągałem. A czasami, jak widać, nie opłaca się kombinować. Tylko robić to, co się sprawdza. Bo tak naprawdę cena chleba tostowego to jest około 3 zł. To samo z biszkoptem. Ale również anysz nie jest jakoś drogi, bo za paczkę można zapłacić około 2,30 zł. Nawet na Allegro widziałem paczki po 2 kilo za 54 zł, tak naprawdę, za te ziarna. Więc jest to tania zanęta, szybko ją się robi. Jak widać, się sprawdza. Co mogę powiedzieć? Zimno. Na metodzie jak na razie nic. Zmieniłem na chwilę obecną przynętę. Mam przynętę softa od Dynamite'a w tej chwili założoną. Retrobina. Jest to przynęta haczykowa. Nie tyle co na igłę czy też na wkręta, ale na sam hak. Wędkę tak naprawdę wyciągnąłem znowu po pół godzinie. Nie chcę jakoś zbytnio jej co chwilę brać, przerzucać, bo nie widzę trochę sensu łowienia tutaj na metodę. Jest to dosyć płytka woda. Co prawda tu jest większe prawdopodobieństwo na metodzie, że zaczną brać leszcze. Bo haczyk też mam dosyć duży, bo mam haczyk 12 założony. Więc większe płocie, większe leszcze jak najbardziej mogą brać. Ale jak widać, nie chce im się. A ja dalej czekam, aż ta pogoda się unormuje, bo przez chwilę jest fajnie, spokojnie, a później za jakieś kilka chwil znowu zaczyna, tak jak widzicie i słyszycie, mocniej wiać. Tak więc ja się na chwilę obecną wyłączam, bo pewnie jakość dźwięku też jest ubolewająca przez ten wiatr. I co? Poczekam, aż to wszystko ucichnie i po prostu włączę się, jak przestanie wiać, bo mam wam trochę informacji do przekazania względem tego, co będzie na kanale. Tak więc słyszymy się za chwilę. Kochani, akurat byłem w samochodzie. Schodząc, zauważyłem dosyć mocne branie. Ale chyba nic nie siedzi. A nie, jednak coś tam mamy. Dosyć mocno wieje. Tych delikatnych punktów nie widać, ale jak widać, kolejna rybka siedzi. Proszę,
Hop do wody. Dobra, ja wam nie będę przedłużał, bo mówię, strasznie wieje, a nie chcę też, żeby ten dźwięk jakoś był zagłuszany przez ten wiatr. Hop. Sobie tylko zabezpieczę, muszę iść do samochodu, muszę iść go zamknąć. I co? Ja tak naprawdę się wyłączam już. Druga wędka zostaje w wodzie. A ja uciekam. Dobra. Miałem branie. Jak zmieniałem baterię. Ładnie wyprostowało, cofnęło całą wędkę, ale niestety za późno. Tylko podszedłem. Na chwilę obecną pogoda się unormowała. Robaki całe wyciąciane. I co? Przestało tak mocno wiać. Wyszło słońce. Mam tak naprawdę 2 godziny. Teraz oczka, w którym ma być niby bezwietrznie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wyciągnąłem, w ogóle złożyłem i schowałem drugą wędkę całkowicie. Z tego względu, że i tak nie było żadnych wskazań. Spodziewałem się tego, ale liczyłem może na jakieś leszcze. Ale wyszło co wyszło. Nie tym razem. Lecimy dalej z klasykiem. Jedna wędka. Rybiego na klasyka przerabiać nie chcę. Z tego względu, że on ma dosyć sztywne te szczytówki, bo tam szczytówka najlżejsza, z tego co pamiętam, no mówię, ma chyba 1,75 OZ-a. Jak nie więcej, a tutaj na Okumie w Custom Black Featherze najlżejszą, raczej najbardziej giętką jaką mam, to jest właśnie 1 OZ, więc na tej wędce się skupiam. I co? Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Na chwilę obecną mamy 3 rybki, 3 płocie. Jeszcze żadnych. Mój błąd był też taki, że kastara nie wziąłem ze sobą. Znaczy nie wziąłem, nie kupiłem, bo nie dostałem nigdzie. I pytanie, czy na białego się skusi. Wziąłem właśnie ze sobą tylko białego robaka, nie brałem żadnej kukurydzy ani też czerwonego robaka. I co? Mamy oczko. Czekamy na branie. Myślę, że coś dzisiaj jeszcze uda się z wody wyciągnąć. Pierwsze moje założenia, jakie dzisiaj były, że tak naprawdę nic nie uda się złowić. No, z tego co patrzyłem właśnie na pogodę, to niby miała być taka kapryśna, że miało być zachmurzenie, wiatr miał się zmieniać, w ogóle miał krążyć ten wiatr w prawo, w lewo, ale niestety, ale jak to zawsze bywa z tą pogodą, nigdy nie do końca nie wiadomo. Tak samo rano wstałem, to padał deszcz, więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że jakieś jeszcze ryby, tak jak powiedziałem, wyciągniemy.
Jak na razie wynik dobry, jak na tą wodę. Cztery fajne, duże sztuki, raczej duże, no takie w miarę. Z tego co pamiętam, zawsze tutaj, jak byłem na zawodach, na federze, wychodziłem na zero. Nie miałem w ogóle nic przez cały dzień właśnie łowienia. A na spławiku to zawsze jakaś drobnica, czy to jakieś uklejki, czy jakieś malutkie, ale to naprawdę malutkie płocie. Więc tak jak mówię, sprawdza się ta zanęta chlebowa. Widać, że ona do siebie przygarnia, raczej zwabia te ryby. Nie powoduje tego odwrotnego efektu, co powoduje zwykła zanęta, czyli że te ryby uciekają, nie są skore do współpracy, nie chcą w ogóle brać. Więc jakiś patent na tą wodę już mam. Zawody tutaj chyba federowe, z tego co pamiętam, też będziemy mieli z koła. No i tak jak mówiłem, to oczko to właśnie ma być takie typowo oczko, że mawiać, ale nie mawiać. I o. Czyżby coś się działo? Wpłynęło w moją stronę, ale zawiało, wyprostowało mi całą wędkę, ale nie. Chyba ryba musiała poluzować cały zestaw. Rzucam trochę dalej, rzucam bardziej w środek, bo tam miałem wskazanie, że w ogóle coś tam puka. Puka, stuka. Dołożę jeszcze jednego robaka. Więc tak. Dokładam robaka. Daję zanęty, wyrzucam zestaw. Będziemy się widzieć przy braniu następnym. Tak jak widzicie, ja tej zanęty w ogóle nie namaczałem, nie dodawałem wody. Ten chleb jest na tyle miękki, że on fajnie się formuje razem z tymi biszkoptami. Biszkopty też mięciutkie. Więc jeżeli Wam się ta zanęta wydaje zbyt sucha, możecie sobie domoczyć, ja właśnie tego nie robiłem. Każdy zrobi jak uważa. Tak więc co? Ja łowię dalej i włączę się, jeżeli będzie coś się działo. Dobra, kochani. Tak naprawdę to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja za chwilę sprzęt wyciągam z wody, pakuję się do samochodu, jadę do domu. Z racji tego, że no ta pogoda cały czas kręci i nie ma takich stabilnych warunków. Nie chodzi o to, że jest zimno czy wieje. Chodzi o to, że ten wiatr jest zbyt silny, ta szczytówka na tej wodzie no, po prostu prostuje mi cały zestaw, nie widzę dobrze brań. Nie jest to wymarzona pogoda na feder klasyczny. Jeszcze na takiej delikatnej szczytówce, żeby widzieć delikatne brania. Praktycznie widzę tylko mocniejsze pociągnięcia, gdzie już chcę tak naprawdę zaciąć. Okazuje się, że ryba już dawno poszła. Wyrwała się z haka, odpięła się. I co? Trzy ryby, trzy płocie i tak naprawdę to wszystko. Ja nie będę przedłużał, bo znowu zaczyna mocniej wiać i za chwilę nie będzie nic słychać, tak więc dziękuję Wam, widzimy się w następnym materiale, tak więc do zobaczenia i cześć.